zaprosić Państwo z nieukrywaną satysfakcją wspólnie z Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jej współpracownikami, z Panem Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu anonsujemy uruchomienie kampanii społecznej, która ma służyć promocji rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy wiemy, jak ważną rolę w naszym życiu, ale przede wszystkim w rozwoju dzieci i młodzieży odgrywa rodzina. Bolejmy także nad faktem, że nie każde dziecko ma możliwość skorzystania w naturalnym, domowym, biologicznym środowisku z tego wsparcia, jakie daje prawidłowo funkcjonująca rodzina. Znamy skalę potrzeb w tym zakresie. Jest ona zawsze większa, niestety, niż nasze możliwości optymalnego świadczenia tym potrzebującym dzieciom pomocy. Stąd zaangażowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i naszego środowiska realizującego zadania z zakresu pieczy zastępczej właśnie w tę kampanię, którą chcemy zachęcić przyszłych potencjalnych rodziców zastępczych. W chwili obecnej 25 dzieci z terenu naszego miasta Białej Podlaski przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Przepisy przewidują, że w takich placówkach przebywają dzieci po ukończeniu 10 roku życia. Natomiast te młodsze powinny trafiać do rodzin zastępczych. I tutaj odczuwamy te poważne deficyty. O ile dzieci przebywające w placówkach zastępczych trafiają do tych prowadzonych przez okalający nasz powiat i kilka innych powiatów, o tyle wciąż poszukujemy i czasem przed bardzo poważnym wyzwaniem stają pracownicy działu opieki nad rodziną i dzieckiem, aby szybko znaleźć rodzinę zastępczą dla dzieci młodszych, tych właśnie do 10 roku życia. Przykre, że rzeczywistość sprawia, że niektóre dzieci nie mają możliwości wychowania się i normalnego dojrzewania w rodzinie biologicznej, ale to wspaniałe, że są ludzie o dobrych sercach, którzy śmiało, z pełną odpowiedzialnością i właśnie w ramach tej szlachetnej misji życiowej podejmują się do bycia rodzicami zastępczymi. W ramach promocji obejrzyjcie Państwo w tej kampanii kilka filmów, w których bohaterami jest bialska rodzina państwa Hazarów. W miasteczku tym znajduje się mały domek, który zamieszkują niezwykli lokatorzy. Niezwykli, bo oto wyśniona królewna Śnieżka, u boku wymarzonego księcia, otoczona 7 krasnoludkami. Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest i będzie także odpowiedzialny za przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Konferencją rozpoczynamy w mieście Biała Podlaska kampanię społeczną promującą rodzicielstwo zastępcze. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za to, że podjął tę kampanię honorowym patronatem. Kampania jest realizowana przez dział opieki nad rodziną i dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz miasto Biała Podlaska. Jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia nowych rodzin zastępczych na terenie naszego miasta. Celem tej kampanii jest promocja i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Biała Podlaska. Nawet nam nie przyszło na myśl, że
kiedyś zamieszkamy razem, że razem wspólnie będziemy tworzyli rodzinę. Po prostu chcieliśmy zrobić praktyki, a już pod koniec kursu dla rodzin zastępczych jakby podjęliśmy decyzję, że my nie wchodzimy w to rodzicielstwo zastępcze, że na razie nie. Zastanawialiśmy się nad przyjęciem jednego dziecka i byliśmy na nie, a skończyliśmy z czwórką dzieci. Chciałam powiedzieć, że jest ciocię i wujka kocham. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.moc-podlaska.pl oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ulicy Piłsudskiego 24, którego serdecznie zapraszam i zachęcam. Każdy z Państwa, kto poczuł sobie może iskierkę, jakiś promyk, że mógłby dać szczęście, zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które nie mają tego szczęścia i niestety nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej. Zapraszamy bardzo na rozmowę. Kampania będzie dość szeroko promowana. W mieście pojawią się banery, billboardy, plakaty w autobusach MZK. Macie Państwo tutaj na stolikach informacje, właśnie ulotki, plakaty i wszelkie inne materiały, które są potrzebne i niezbędne do tego, żeby tą akcję przekazać dalej. Bardzo, bardzo zależy nam na tym, żeby dotarła do jak największej ilości mieszkańców Białej Podlaskiej, bo rodzin potrzebujemy naprawdę bardzo dużo. Warto przy okazji dzisiejszej konferencji wspomnieć również o tym, że w tym roku czeka nas historyczna chwila uruchomienia w Białej Podlaskiej pierwszego rodzinnego domu dziecka. Przypomnę, że to w obiektach na posesji Kolejowa 21 przeprowadzamy proces przebudowy i remontów w ramach programu rewitalizacji, który dzięki wsparciu środków unijnych pozwoli nam właśnie taki pierwszy, podkreślmy to z satysfakcją, rodzinny dom dziecka w Białej Podlaskiej uruchomić. 25 dzieci z Białej Podlaskiej wciąż czeka na rodziców. Może któryś z nich czeka na Ciebie?